Świnioli zwany przez niektórych całkowicie niepoprawnie liskiem, wystrzelił dzisiaj w kosmos. Ponad 11 dolarów było, a nawet może więcej. Słuchajcie, Crypto.com zostało oficjalnym sponsorem Pucharu Włoch we w piłce nożnej. BTC zostanie przejęty przez amerykańskie banki. Tak, przejęty czy przyjęty? Chyba chodziło o przyjęcie przez amerykańskie banki. A Bitmain i produkcja nowych koparek powoduje właśnie braki. Chipów na rynku i przez to wysokie ceny kart graficznych i nie tylko. Cześć z tej strony, Mike. Witam Was w ostatnim w tym tygodniu odcinku Krypto News of Light. Zapraszam jak zwykle na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain i oczywiście na końcu małe podsumowanie. Zaczynamy. Zaczynamy tutaj, zobaczcie, z CoinGecko, proszę bardzo, nasz świniolis 9,88 w ciągu 24 godzin, 48,9%, 43% do BTC, oczywiście do ATH, to nam jeszcze brakuje, brakuje, oj brakuje, jeszcze 70% jesteśmy poniżej ATH, które było na poziomie 43 dolarów, no ale 1 trzecia już osiągnięta. Kto by uwierzył, że świniolis osiągnie e, takie poziomy, zobaczcie, 11,16 to jest oczywiście odreagowanie, jeżeli spojrzymy sobie na wykres 7 dni gdzie możlibyśmy do 24 godziny tak, było odreagowanie jest to związane z tym, iż Lisko publikował, że nadchodzi list JS i będzie to jakieś tam unikalne rozwiązanie do interoperacyjności pisał też o tym Max Kordek także jeżeli kogoś to interesuje, to niech sobie to jest w ogóle cała konferencja list gdzie jest będzie dużo rzeczy, aktualizacji, no czyżby świnia nam powoli wystawiła ryj chlewa, zobaczymy, przechodzimy sobie dalej, bitcoin.pl.org, Piotr Sobiecki, Krypto.com zostaje oficjalnym sponsorem finału Pucharu Włoch w piłce nożnej, czyli Kryptokom. kolejny układ sponsorski, stadion był chyba w Miami, eee, było Formuła 1, coś tam jeszcze i teraz słuchajcie... Coppa Italia, sponsorem Crypto.com ogłosili to, że dumni są, iż mogli być pierwszym kryptowoltowym jnf partnerem Serie A, e, czyli włoskiej, włoskiej ligi piłki nożnej. No i teraz oczywiście Atalanta, BC będzie, tak Atalanta, będzie e, kontra Juventus, tak, Juventus, Coppa Italia. Oficjalny partner. No, reklamowo świetna sprawa. Przechodzimy sobie do Komparyka. Bitcoin zostanie przyjęty. Właśnie przyjęty, nie przejęty. Zobaczcie, jedna literka, a jak zmienia znaczenie. Bitcoin zostanie przyjęty przez setki amerykańskich banków, twierdzi prezes NYDIG. Z uwagi na rosnący popyt wobec kryptowalut, najstarsza z nich może trafić do głównego nurtu szybciej niż się spodziewamy. Pisze o tym Karolina Krokopek. Zdaniem prezesa firmy NYDIG, czyli New York Digital Investment Group, grup. Niektóre amerykańskie banki niebawem otworzą się na bitcoiny. Jan Zao wskazuje na to, że instytucje te widzą, jak ich klienci coraz częściej wysyłają do środki na giełdy kryptowalutowe. No i oczywiście... Chodzi tutaj o to, że chcą kawałek tego tortu dla siebie. Tradycyjna bankowość powoli, powoli tam gdzieś odchodzi do lamusa. Oczywiście jeszcze długa droga, to jeszcze dziesiątki lat miną, zanim to się wszystko zawali. No, chyba że będzie jakiś super kryzys. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Argentyńczycy coraz bardziej interesują się Bitcoinem, Ethereum i stablecoinami. Tak mówi oto raport. Ponad, dwa, ponad milion Argentyńczyków kupował kryptowaluty w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I oczywiście to jest pewien wzorzec, który, który został tu zaobserwowany, jeśli chodzi o preferencje, tak tutaj donosi lokalny, lokalny news, media outlet, jakaś tam media outlet, to można powiedzieć jakaś tam agencja prasowa lokalna. Zgodnie z raportem Ambito, który cytuje dane z południowoamerykańskiej giełdy kryptowalut, boom na rynki napędził Argentyna, aby spojrzeć inaczej na... Na wirtualne, a nie słuchajcie, nie przepraszam, gadam, aby spojrzeć na inne wirtualne kryptowaluty niż Bitcoin. No i oczywiście kupują oni także powiązane z USD stablecoiny takie jak DAI i USD coin, a także Tetera. No i oczywiście jest też, jest też Ethereum. Jest to oczywiście spowiązane powiązane także z pandemią koronawirusa. Zainteresowanie Ethereum także rośnie. Przechodzimy sobie dalej. Kryptowaluty wchodzące do mainstreamu, jak kupowanie kryptowalut staje się uproszczone, no jak to uproszczone, podaj adres, wyślij blika i za chwilę masz bitcoinika, no prosty temat, nie? Założone w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, oczywiście płynie tutaj bogactwo, jest ilość altcoinów których jest ponad 4000. Jak spojrzymy sobie, słuchajcie, na CoinGecko, to kryptowalut w rzeczywistości oni podają tu 7996 i 465 giełd. Tak generalnie wygląda. No i teraz i teraz co oni ten e... gdzie była, czym była ta zamiana? Tak nawet Bitcoin w dzisiejszych czasach Bitcoin dalej nie może być jako uważany jako mainstreamowa waluta, tak? Oczywiście jest adopcja na bezprecedensowym wzroście, ale na razie jesteśmy jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo daleko. Na pewno pomogło tutaj Tesla, pomógł, pomógł PayPal, który wprowadził Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Casha. No i tutaj jest cały, patrzcie, artykuł rozwój kryptowalutowych platform i oczywiście opisują tutaj jak łatwiej i wygląda na to, że oni tutaj piszą Bit2Me, ciekawe czy to jest artykuł sponsorowany. Zastanawiam się Company News, czyli mówią o bit i tylko tyle, tak? A podejrzewam, że artykuł sponsorowany, nieoznaczony. Dziwna sprawa. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, braki podzespołów mogą być spowodowane przez zamówienie od Bitmaina. Bitmain zamówił w TSMC, a tak naprawdę TSMC jest jedną z kilku fabryk na świecie, która podzespo produkuje podzespoły i obsługują i Nvidia i Samsunga i tych wszystkich gigantów. Oczywiście ceny są rosne i Bitmine chce użyć procesu 5 nanometrów, nie metrów nano, tylko nanometrów, aby yy, zw zwiększyć jakość. No zbliżamy się, zbliżamy się, nie pamiętam. Przypomnijcie mi w komentarzach, gdzie leży ta fizyczna granica? Na 3 nanometrach czy na jednym nanometrze. Oczywiście dla elektronów, gdzie później występują zjawiska tunelowania kwantowego, i tak naprawdę wchodzimy już w rozmiar świata kwantowego, gdzie... Zaczynają być zjawiska kwantowe, i tak naprawdę te elektrony przeskakują przez tranzystory, przez bramki. Może być rozwiązaniem tego, że ktoś miałby ochotę poczytać o tranzystory działające na fotonach, czyli na świetle, tak uprzejmie mówiąc, a dokładnie na spektrum elektromagnetycznym, tak to, tak to nazwijmy. Brakuje chipów, słuchajcie, cały czas brakuje. No i teraz, słuchajcie, nie wiadomo, ile mają dostarczyć, ale. Że produkcja chipów od 55 do 60 tysięcy tych wafli, takich specjalnych z chipami, tak to nazwijmy, do nawet 110-120 tysięcy. Także no może być nieźle. Słuchajcie, duży sezon, może być dopiero trzeci, czwarty kwartał, i mogą być braki po prostu w produktach w tym momencie, tak. The high season for consumer electronics are Q3 and Q4, czyli tam jest największe zapotrzebowanie. Cały czas brakuje, cały czas brakuje tych chipów, tak sprzedaż chipów. 40 miliardów dolarów w stawym styczniu 2021 roku. To jest wzrost w porównaniu do stycznia 2020 o 13,2%. Oczywiście napędzone też przez pandemię koronawirusa. A być może teraz jakaś kolejna fabryka otworzy. Przechodzimy sobie dalej. Dogecoin jako internetowe pieniądze, tiktokerzy i fani sportowi widzą zastosowanie doczkoina. Ciekawe, ile kosztuje teraz przesłanie doczkoina? Tak sobie może sprawdźmy. Dogecoin Transaction Fee. Dawno nie sprawdzałem. Słuchajcie, no to powiem Wam szczerze: tu tego tak naprawdę nie istniało nie istniało. Zobaczmy sobie, może mniejszy okres czasu możemy, 3 miesiące. No to powiem wam szczerze, 1... Jeden... Zobaczcie, średnie transaction fee 4,23. Słuchajcie, 2 dolary 53 centy za przesłanie doczkoina. gdzie tutaj, zobaczcie, 0,1, 0,1, nie? 2 dolary 53 centy za doczkoina. wyobrażacie to sobie? masakra po prostu. No i teraz oczywiście widzą potencjał potencjał za tym ma stać duża, można powiedzieć koalicja promujący to celebryci Mark Cuban, Jim Simons, a między innymi Snoop Dogg, dodatkowo oczywiście Doge Fader, czyli Elon Musk, który już jutro Wystąpi w Saturday Night Live, tylko nie wiem, czy to jest na żywo, czy to już dostane, zostało nagrane w częściej. No, oczywiście, bardziej faworyzowane medium wymiany od Bitcoina, dużo ich więcej jest. No ale dodatkowo trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Słuchajcie, jednej rzeczy chcę wam pokazać, a mianowicie zwróćcie uwagę wszyscy fani Dogecoina, że jego już w tej chwili jest 129 miliardów w obiegu i nie, nieskończenie będzie się nam namnażać. Nieskończenie będzie się nam namnażać. Przechodzimy sobie dalej. Uważajcie. Amazonowy web serwisowcy zdecentralizowany rywal uruchamia swój testnet. Czyli Cudos, tak, zdecentralizowany sieć obliczeń komputerowych, która celuje, aby technologiczne zasoby świata były tańsze i bardziej dostępne, uruchomiła prywatny testet. Tak? Czyli Cudos próbuje rzucić Amazonowi rękawice, aby ta rękawica nie trafiła go w potylicę. Twierdzą, że duża ilość gamingowych firm, deweloperów NFT i dostawców danych DeFiNE jest gotowa tworzyć właśnie na tej sieci, a mainnet ma zostać uruchomiony w przeciągu kilku miesięcy. Nasz zespół niestrudzenie planował i budował w kierunku właśnie głównego kroku, czyli sieci CUDOS. Ma być to szybka i nisko opłatowa sieć. No. Słuchajcie, 30 tyś, 300 tysięcy użytkowników, 35 walidatorów, 50 tysięcy urządzeń, które jest w tej chwili w sieci. No, zobaczymy, czy tylko z tej sieci nie zasypią śmieci. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, gubernator Banku Anglii po raz kolejny wypuszcza ostrzeżenie inwestycyjne przeciwko kryptowalutom. Ostrzega inwestorów, aby mieli świadomość ryzyka związanego z kryptowalutami. Tak. Pan, który się nazywa Andrew Bailey, to jest gubernator Banku Anglii, ostrze kryptoinwestorów o niebezpieczeństwach uczestniczenia w tym rynku. Tak Mówił, że oczywiście nazwał to kryptoaktywami. Mogę tylko tutaj przytoczyć to, co powiedziałem, w, 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 to, co mówiłem w ciągu kilku y, tyś, y, poprzednich lat. Obawiam się, że nie mają żadnej wbudowanej wartości. Panie, a pana funty. Nie mówię, nie mylić z fundami, to się tylko nadają jak sobie ludzie dupę podcierają, bo jak inflacja te wasze funty zniszczy, to pośród tych waszych banków będziecie żyć wśród zgliszczy i tyle. Cóż można powiedzieć, no ostrzeżenie, ostrzeżenie, komuś przeszkadza, że ludzie sobie mogą handlować. No. przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Elon Musk próbuje tutaj ostudzić, ostudzić hype na Dogecoina, a Dogecoin rośnie o 23%. Dawno nie zaglądałem, 61 centów, moja pozycja na 75 czeka. No i tu oczywiście Elon, który spowodował efekt Elona, uważa, eee, uważam, że ludzie nie powinni inwestować swoich oszczędności w kryptowaluty. Myślę, że jest to niemądre, no proszę bardzo. Bardzo duża szansa jest, że kryptowaluty są przyszłą wielutą Ziemi, ale która to będzie, może będzie ich kilka. Na razie to jest spekulacja, tak powiedział Elon Musk i oczywiście los kocha ironię. Co byłoby najbardziej ironicznym rezultatem, że kryptowaluta, która została stworzona jako żart, tak naprawdę stanie się prawdziwą walutą. No, czyli Ilon ostrzega, bo sam dostrzegł, że, a może, sek tam jego troszeczkę, panu Ilonu zapraszamy, pogadamy, karę damy, przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, turecki rząd chce śledzić transakcje kryptowalutowe, wiem, powiedziałem pogodacko, śledzić. Eee... 1200 dolarów. Turecki minister skarbu i finansów rzucił troszeczkę tutaj jasności na nadchodzące regulacje, powiązane oczywiście z exit scamem kryptowalutowej giełdy. No i teraz transakcje opiewające na 10 tysięcy tureckich lir, to jest 1200 dolarów, mają być w jakiś sposób weryfikowane. Czyli jeżeli jeżeli jakakolwiek anonimowość, to tylko do 1200 dolarów. Tylko pytanie, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście giełdy będą miały licencje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy sobie dalej. Citigroup rozważa kryptowaluty w związku ze wzrostem zapotrzebowania wśród klientów na Wall Street. tak? Trading, financing, custody services to są. Yy, 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 Obszary zainteresowań banku inwestycyjnego. Także słuchajcie, kolejna firma Grupa City to jest Kupa siana. Nie powinniśmy robić niczego, co nie jest po prostu bezpieczne. Wskoczymy w to wtedy, kiedy będziemy pewni, że możemy zbudować coś, z czego korzystają nasi klienci, a regulatorzy mogą wspierać. Także no, rozważamy, rozważamy, a może na długu Bitcoina sobie zakupywamy. Nie no, wiecie, jeżeli ktoś coś. powiem tak w ten sposób. Jeżeli rynek krypto rośnie i są wskaźniki na to, że rynek krypto urośnie, zobaczcie, Bitcoin już nam znowu tutaj z tych poziomów 55 poszedł w górę. Kto wie, czy tutaj nie było jakiegoś zakupu, nie? Tego tak naprawdę nie wiadomo. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie. Definity uruchamia uberambitny internetowy komputer po 5 lat, latach rozwoju. I nowy system nie mógłby być wspanialszy. Ach, jakie to górnolotne słowa, chyba Divinity Andrzej z dziennej dawki dyskomfort to mówi. Internetowy komputer, oczywiście długo oczekiwana platforma dla smart kontraktów, która działa z prędkością internetu, właśnie ruszyła. Założony w 2016 roku, Divinity pracował nad swoim projektem przez 5 lat. To jest kompletnie nowa platforma, jest to publiczna platforma, jest to rozszerzenie internetu. No cóż, tak powiedział założyciel Dominic Williams. No i teraz oczywiście tutaj zobaczcie e, kilka ekosystemowych film, które mm, zobaczcie, zbudować technologiczny stos, m.in. Enso Finance, czyli zdecentralizowana giełda, District, czyli profesjonalna sieć społecznościowa, Flick, czyli infrastruktura zdecentralizowanej sieci, a także Origin, e, Provenance Platform for Luxury Gods, czyli jakaś tam platforma dla dóbr luksusowych. No... no. Cóż można powiedzieć? No, dosyć dobry pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, sprzedaże Bitcoina od Square wzrosły o 1000% w pierwszym kwartale 2021 roku. Jest to oczywiście posiadana przez Jacka Dorseya firma płatnicza. Ilość sprzedaży Bitcoina wzrosła o 1000% rok do roku w pierwszym kwartale tego roku. Także świetne informacje. I co ciekawe, przychód wzrósł. 11 razy do 3,5 miliarda dolarów z poziomu 306 milionów dolarów rok temu. Eee, co ciekawe, zysk netto, tak? Gross to jest chyba brutto. Eee, tak, bo to jest, to nie jest przychód. Gross profit, aha, czyli zysk brutto. Nie powinno być net profit, czyli jakiś tam przed podatkami i tak dalej. Jedynie 75 milionów dolarów, czyli 2%. No. Cóż, można powiedzieć? No, jest zainteresowanie na rynku, to sprzedawaj bitcoiny, synku. Przechodzimy sobie dalej. Szef Seku chce, aby Kongres rozważył nową ochronę. Kryptoinwestorów. Takie rzeczy mówi nam tutaj, słuchajcie, szef komisji SEC Gary Gensler. Także, słuchajcie, został on zaprzysiężony, zaprzysiężony w, zeszłym, w zeszłym tygodniu i teraz chce chronić inwestorów. Chcę, aby kongres opracował coś, co będzie warte rozważenia i tutaj ochrona kryptoinwestorów i tak dalej, i tak dalej. No teraz pytanie, w którą stronę to pójdzie, bo to, jest, bo to jest dosyć ciekawe. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, bo. Tak naprawdę no, nie wiemy, czy to nie będzie, czy to nie zostanie wylane dziecko z kąpielą, bo to jest, to jest najważniejsze, żeby nie zostało wylane dziecko z kąpielą. Przechodzimy sobie dalej. Ale Liter Blueberga nazywa Bitcoina, bull run Bitcoina jest troszeczkę oswojony. No i teraz zobaczmy, jak wysoko Bitcoin mógłby pójść w tym roku. No To jest ciekawa, ciekawa sprawa. Majowe, majowe wydanie Bloomberg Crypto Outlook to jest taki miesięczny newsletter. Mike McGlone uważa, że tutaj Bitcoin, ten bullerat Bitcoina jest taki oswojony, spokojny i tak dalej. Maj oczywiście 2021 to możemy wejść na wyższe, stabilny płaskowyż. No i teraz oczywiście on tutaj rozmawia o różnych rzeczach. Podobna, podobny wzrost w 2017. Jak 2017 popnąłby Bitcoina na 100 tysięcy dolarów w 2020, 2021 roku, cóż można tu powiedzieć? No, ciężko się z nim nie zgodzić. No, 100 tysięcy dolarów, nawet bym powiedział, że, no, ale to chyba bardziej pod kątem, że to będzie taki powolny, powolny wzrost. Bo jak wystrzeli tu demun i będzie faktycznie pęknięcie bańki pod koniec roku, to tam i 400 tysięcy możemy zobaczyć. Przechodzimy sobie dalej. Twórca Cardano twierdzi, że Dogecoin jest egzystencjalnym za zagrożeniem dla przestrzeni kryptowalut. Także już nie pierwszy raz Charles Hoskinson nie jest fanem Dogecoina i mówi o tym głośno. I oczywiście, gdy ktoś kupuje Doge'a, patrzysz na sp społeczność i, i 99% z nich mówi, Będziemy bogaci. Panie Charlesu Hoskinsonu, to nie tylko w Dogecoinie, to także w Cardano też tak jest. Tak. No cóż, e, jeżeli patrzysz na dystrybucję koina, 90% dogecoinów jest trzymane przez mniej niż 1% uczestników rynku. Także tutaj cascading failure can happen. Czyli tutaj kaskadowe załamanie może się wydarzyć. No cóż, wcale bym się nie zdziwił. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Tyler Swoop i kolejna prognoza. E, nowa klasa altco altcoinów gotowa do startu. No i teraz co on tutaj wymyślił? mówi on, że kolejna grupa altcoinów po zdecentralizowanych finansach i po NFT to są tokeny DAO, czyli zdecentralizowanych autonomicznych organizacji no i teraz zobaczmy co on tutaj mówi, czy on wymienia jakieś, jakieś altcoiny między innymi słuchajcie jeden z jego ulubionych projektów czyli, czyli Habitat także Habitata tutaj reklamuje, co dodatkowo jeszcze czy jeszcze coś on tutaj wymyślił Aragon Jedna z najbardziej popularnych projektów w tym subsektorze. No cóż, Ej, szkoda, gadać. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, czarek zło broni Binance Smart Chaina, czyli kopii Ethereum, bo tak naprawdę jest to Ethereum a właściwie nawet nie chroni samego, samego Binance Smart Chain, ale tych ludzi, którzy kopiują po prostu i przenoszą się na Binance Smart Chain, czyli ludzie będą patrzyli, co jest popularne na Ethereum i będą starali skopiować się na BSC, tak twierdzi czarek zło. No i oczywiście bardzo dużo wersji, no chociażby sam PancakeSwap, który jest kopią Uniswapa i inne tego typu ee, zastosowania. Ethereum nie wymyśliło blockchaina, twierdzi Ethereum skopiowało blockchain z Bitcoina i ludzie oczywiście patrzą co jest popularne Ethereum i próbują to skopiować na Binance Chain. No i oczywiście zobaczcie PancakeSwap i inne rozwiązania, no wcale się nie dziwić, a dodatkowo jeszcze raz Czarek Zło twierdzi, że firma dalej nie posiada kwatery głównej, tak? Binance jest firmą bez kwatery głównej. To jest ciekawa sprawa. Oczywiście, każdego definicja kwatery głównej jest troszeczkę inna, każdy inaczej to definiuje. Jak definiujesz kwaterę główną, tam gdzie ludzie siedzą? Pracowałem z domu przez ostatnie 3,5 roku nasz zespół nie spotyka się, nie siedzi w biurze, nie mamy takiego miejsca i tak dalej. Przecież wiadomo, chodzi o to, żeby nie było najazd regulatorów, nie? I przechodzimy do ostatniego dzisiejszego newsa. Popyt na Dogecoina powoduje awarię największej giełdy kryptowalut w Indiach, pisze o tym BIM Krypto. Chodzi oczywiście o giełdę Wazir X i tutaj zapotrzebowanie na Dogecoina wzrosło drastycznie, no i okazuje się, że 4 maja jeden z naszych systemów po wykryciu dużego ruchu błędnie oznaczył go jako niebezpieczny ruch i zaczął blokować żądania. Także Wybuchła awaria na giełdzie. Dobra, przechodzimy sobie do podsumowania. E, słuchajcie, dzisiaj nagrałem wam filmik, zrobiłem wam live'a właściwie niespodziewanego o, tego, co, o tym, co się wydarzyło e, co się wydarzyło na m, koncie na Bitbayu tego pana Nitro, Nitrozyniak, Denitrozyniak chyba tak to się nazywa. Ech, e, zginęło prawie 300 tysięcy złotych. No cóż, niektórzy nie zrozumieli, oczywiście. BitBay ma tak samo dużo fanów jak i ja. I ja mówię, zaczekajmy, spokojnie, wszystko się wyjaśni. Uwierzcie mi, jestem pewien, jeżeli będzie jakiś problem i okaże się, że to z jakiegoś powodu wina BitBay'a, to pieniądze zostaną zwrócone. Dostałem dzisiaj, jedna osoba została, ze mną się skontaktowała, która miała problem, był to problem kiedyś tam po stronie BitBay'a, pieniądze zostały zwrócone. Słuchajcie, naprawdę, giełda zarabia dużo, dużo więcej dziennie, niż ten pan stracił środków. Czy się okaże inaczej? Czy to nie było logowanie z komórki, jakiś prank przez kogoś znajomego? Ciężko powiedzieć. No zobaczymy, zobaczymy. Popatrzmy. Nie chcę mi się wierzyć w to, że to giełda specjalnie, czy jakiś inside job, czy coś takiego, chociaż takie rzeczy się zdarzają. I tak samo nie chce mi się wierzyć specjalnie, że jest to że jest to działanie celowe tego pana dla zdobycia Sławy. Akurat telefon miałem musiałem na chwilę przerwać, także słuchajcie, tutaj cierpliwie zaczekamy. Słuchajcie, dzisiaj nagraliśmy kolejny odcinek z serii prawo kryptowalut, który wleci na kanał jutro. Jeszcze tam mam już go wrzuconego na YouTube, a jeszcze nie jest obrobiony, e, tam i tak dalej. Także w kolejne dwa fajne tematy odnośnie banowania kryptowalut w różnych krajach, odnośnie CBDC i tak dalej. W sobotę będą pełne kryptoniusy. No i zasadniczo w niedzielę, oczywiście kryptowalutowo niedzielę z Majiem i tutaj bardzo liczę na to, że wpadnie Sylwester, żeby wyjaśnić sytuację. Eee, słuchajcie, ten pan eee, Nitrozyniak ja nie widział nie miałbym problemu, żeby go zaprosić na live, ale nie wydaje mi się, żeby taki człowiek chciał wpaść. No on takie podszedł. Ja obejrzałem jeszcze raz ten film jego i takie no takie trochę. takie jest moje wrażenie, że no, zginęło 300 tysięcy, ale zasadniczo nic się nie stało, to w dupie to mam, nie. Nagrywam ten film na końcu, jest takie słowo. Nagrywam ten film no, ku przestrodze, was nie? I to ja Was teraz przestrzegam. Google Authenticator, podstawa i komórka, na której jest Google Authenticator. No, bez tego nie, ani róż. Podobało się, łapa w górę. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. W końcu oczywiście po skryptu, na które część z Was czeka. Jak do tej pory nikt nie narzeka. Słuchajcie, kryptoniusy hmm, live, czyli e, na żywo w środę. Zaczynamy od środy w środę, będę Wam robił odcinek na żywo e, kryptoniusowy. Spodobało się to Wam, ja już na spokojnie sobie spojrzę, zaraz Wam powiem, jak wygląda, jak wygląda ankieta. E, 499 głosów oddane na chwilę obecną, e, 75% na tak. 25% na nie. Także cóż można, cóż można powiedzieć. Tak będzie, słuchajcie. Oczywiście to nie będzie, przypominam, live długości kryptowoltowej niedzieli z Majkiem, 30-40 minut max. No oczywiście, jak będzie dużo niusów, będzie dłużej do godziny, powiedzmy. Czasami i niusy potrafiły być godzinę. Także cóż tak naprawdę z mojej strony. Pozdrawiam jeszcze raz. Kto nie dał łapa w górę, komentarz taktyczny i widzimy się jutro. Cześć!